Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Już jest nowy numer gazety lokalnej, w numerze między innymi: Staruszek kontra rodzina, wmawiają mu chorobę, żeby przejąć majątek. Burmistrz to przebieraniec, afera na festiwalu Art Energy. Astoria triumfuje w kutnowskim turnieju. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda oraz specjalny dodatek z okazji Święta Róży w prezencie. Gazeta lokalna, blisko Twoich spraw, cena złoty 99. Dzień dobry, Paweł Albiniak. Dziś mamy środę, 6 września, a imieniny obchodzą Albin, Eugenia i Ewa. Zaczynamy wiadomości dnia.
W dniach 2 i 3 września na obiektach Małej Ligi Baseballu odbyły się 4 mecze Polskiej Ligi Softballu Kobiet. Kutnowska drużyna podejmowała zawodniczki Gepardów Żory. Wszystkie mecze padły łupem kutnowskiej Stali i zakończyły się przewagą 14-0 i 13-2 w sobotę oraz 9-0 i 13-2 w niedzielę. Cała drużyna zaprezentowała się znakomicie w formacji ataku, popisując się wieloma dalekimi i skutecznymi odbiciami. Odbiciem za boisko, tak zwanym home runem, może pochwalić się Lenka Bakusowa. Nie gorzej drużyna radziła sobie w formacji obrony, gdzie na pozycji miotacza znakomicie spisały się Klara Pospechowa, Magdalena Kawanowa oraz Weronika Prądkowska. Lenka, Klara i Magdalena są zawodniczkami reprezentacji kadetek Czech w softballu i okazały się doskonałym wzmocnieniem drużyny z Kutna przed ostatecznymi rozstrzygnięciami w lidze. Obecnie Stal jest druga w tabeli, a o następne punkty będzie walczyć już 10 września na Małej Lidze Baseballu o godzinie 11. Przygotowania do Święta Róży idą pełną parą. Widać je także na ulicach miasta. Na Placu Piłsudskiego i ulicy Królewskiej pojawiły się domki wystawiennicze. Wystawy, koncerty, pokazy florystyczne znajdują się w programie Święta Róży, które odbędzie się w najbliższy weekend. Jak co roku współorganizatorem Święta Róży jest Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, która odpowiada m.in. za przygotowanie jarmarku różanego. W centrum miasta będzie można zaopatrzyć się w rękodzieła, wyroby wędliniarskie, przepyszny chleb, ale także żywność ekologiczną, alkohole i zabawki. W tym roku zaprosiliśmy do udziału wielu wystawców oferujących produkty regionalne, ale nie zabraknie również rękodzieła oraz kosmetyków różanych. Myślę, że każdy będzie mógł na jarmarku znaleźć coś dla siebie. Drugim elementem, za którego organizację odpowiada Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, jest Luna Park. I to nie byle jaki, bo w tym roku do miasta Róż przyjedzie sam Jan Nowe z Czech. Nie obędzie się więc bez ekstremalnych karuzel, skoków adrenaliny i dobrej zabawy. A wszystko to na Placu Wolności i Stadionie Mosiru. Na tegorocznym Święcie Róży zaprezentuje się nam czeski Luna Park, należący do Jana Nowego, który przywiezie do miasta niepowtarzalne i zapierające dech w piersiach urządzenia. Tutaj na wymienienie może zasłużyć Topscan oraz Proca, która potrafi wystrzelić śmiałków na grubo ponad 50 metrów. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia nas. Zaczynamy już 8 września. Odbył się 12 już turniej o Róże Kutna. Koszykarze z 4 ogólnopolskich miast walczyli o symbol Kutna, a walka między nimi była zacięta. Za nami 12 turniej o Róże Kutna. Przez pierwsze dni września mogliśmy oglądać zacięte pojedynki polskich zespołów pierwszoligowych. Mecz otwierający turniejowe rozgrywki rozegrał się między Eneo Astorią Bydgoszcz i KK Warszawa. Bydgoszczanie rozgromili warszawiaków 65-54. Najwięcej punktów w meczu dla kujawskiego zespołu zdobył Mikołaj Grot. Tego samego wieczoru mogliśmy zobaczyć na parkiecie nasz rodzimy Polfarmek z Kutno. Mierzył swoje siły z KS-em Stal Ostrów Wielkopolski. Choć walka była zacięta, kutnowskie Lwy pokonały Ostrów 84-63. Najwięcej punktów w meczu zdobył Arkadiusz Kobus, pomagając zespołowi swoimi 21 punktami. Drugi dzień turnieju to już mecze finałowe. W walce o trzecie miejsce spotkali się Warszawski Klub Koszykarski oraz Stal Ostrów Wielkopolski. Mecz ten był niezwykle wyrównany, a o zwycięstwie warszawiaków zaważyły 3 punkty. Wygrali oni z Wielkopolanami 65-62. Najlepszy w tym spotkaniu był Maksymilian Motel, zasilając skalę punktową warszawskiego zespołu o 20 oczek. W meczu o symbol naszego miasta zmierzyli się Polfarmek z Kutno z Astorią Bydgoszcz. Mecz jednak nie przebiegał po myśli naszych zawodników. Udało nam się wygrać drugą kwartę 22-14, jednak to nie wystarczyło, by zdobyć różę. Bydgoszczanie pokonali nasze Lwy 76-61, unosząc nad głowę Róże Kutna. Najlepszym zawodnikiem tego meczu był Patryk Gospodarek, wrzucając piłkę do kosza za łączną ilość 16 punktów. Sprawdziliśmy, jakie plany termomodernizacji ma Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jeszcze w tym, a także w przyszłym roku. Coraz widoczniejsze stają się bryły budynków mieszkalnych między ulicami Matejki i Siemirackiego. Towarzystwo Budownictwa Społecznego prócz tej budowy planuje remonty innych budynków. Zamierzamy wykonać termomodernizację budynku przy Okrzei. Przypomnę, że ten budynek już był poddawany remontom, tak? Tam jest wymienione pokrycie dachu, kotłownia gazowa i centralne ogrzewanie. No i teraz przeprowadzimy termomodernizację, no i zmodernizujemy strychy, tak? Tam chcemy uzyskać 2 lokale mieszkalne i część strychów będzie przeznaczona do użytku dla wspólnoty mieszkaniowej.
Przygotowujemy również modernizację ostatniego budynku po prawej stronie Wybickiego, czyli w tym ciągu od strony miasta. W przyszłym roku byśmy chcieli zakończyć jakby termomodernizację tych naszych wspólnot mieszkaniowych przy Wybickiego. Jeszcze w tym roku ma być zmodernizowany budynek przy Wybickiego 7. Pozostałe termomodernizacje rozpoczną się dopiero w 2018 roku. Przyszły rok, myślę, to będzie koniec termomodernizacji w TBS-ie. Praktycznie 100% stanu budynków będziemy mieli wykonanych. Również w przyszłym roku zamierzamy stermomodernizować budynek przy Matejki ostatni, Matejki 14. W tym tygodniu było zebranie wspólnoty odnośnie podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytów itd., itd. Wspólnota w najbliższym czasie w tej sprawie ma się wypowiedzieć. Także wszystkie budynki te pokolejowe, które przejęliśmy w zarządzanie, byłyby w przyszłym roku skończone. W dalszych planach będzie również zagospodarowanie terenu wokół poszczególnych budynków, których zarządcą jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przypominamy, że do 15 września trwa konkurs Pocztówka z powiatu kutnowskiego. Warto wziąć udział w konkursie, bo przewidziano ciekawe nagrody. To już niemal ostatni dzwonek, by wziąć udział w konkursie fotograficznym Pocztówka z powiatu kutnowskiego. Zdjęcia przesłane na konkurs odnosić się powinny tematycznie do kategorii takich jak krajobraz, aktywne formy wypoczynku w naszym powiecie, zabytki i ciekawe miejsca. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu, którzy fascynują się fotografią, mogą to być amatorzy lub profesjonaliści, którzy ukończyli 16 rok życia, no i są mieszkańcami powiatu oczywiście. A jak wygląda sytuacja konkursowa, jeśli chodzi o zgłoszenia, ile już wpłynęło? Na chwilę obecną wpłynęło około 20 zgłoszeń. Liczymy, że jeszcze w ostatnim tygodniu, jak to zwykle bywa, nastąpi większa aktywizacja i otrzymamy jeszcze większą ilość zgłoszeń. Jak w każdym konkursie przewidziane są nagrody? Przewidujemy bardzo ciekawe nagrody związane z fotografią. Pierwsze miejsca są to kamery sportowe, ramka fotograficzna. Drugie miejsce to jest aparat Polaroid i trzecie to są akcesoria fotograficzne. Jeszcze dodam, że zakładamy nagrodzenie jak gdyby laureatów w każdej z kategorii. Regulamin i formularz dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Prace, które spłyną na konkurs, zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Jest to również jedną z form nagradzania dla artystów. Będzie przewidziana wystawa fotograficzna plenerowa zorganizowana w mieście Kutnie oraz w Krośniewicach i Rzechlinie. Taka wystawa zostanie zorganizowana w październiku, aby można było wrócić choć wspomnieniami do słonecznej aury wakacji. Jak widać, wrzesień rozpoczął się deszczowymi dniami. Miejska biblioteka wychodzi na ratunek i przygotowała wiele atrakcji dla osób w różnym wieku. Wrzesień to miesiąc rozpoczynający rok szkolny. Miesiąc, w którym odbywają się egzaminy poprawkowe dla studentów, a także oznaka rozpoczynającej się jesieni. Nie mamy jednak co się smucić z powodu minionych wakacji. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie przygotowała dla mieszkańców miasta wiele interesujących atrakcji. Oprócz odbytego już narodowego czytania szykuje się jeszcze przed nami różany Book Crossing, na którym to podczas Święta Róży będzie można bezpłatnie zaadoptować książkę. Zbiory pełne słów będzie można przygarnąć na stoisku znajdującym się na placu Józefa Piłsudskiego. 9 września proszę nas szukać na kiermaszu Różanym. Będziemy 9 września przy stanowisku Agencji Rozwoju. Będziemy promować swoje działania. Biblioteka zawsze jest aktywna w trakcie tych dni różanych w Kutnie. Razem ze Stowarzyszeniem De Facto oraz z Polskim Związkiem Niewidomych Oddział w Kutnie inicjujemy akcję, która będzie miała na celu, by ludzie niewidomi, niedowidzący mogli uczestniczyć w kulturze, w pokazach filmowych. 13 września odbędzie się pierwszy pokaz filmowy z audiodeskrypcją. Film to bardzo, bardzo znany utwór Moje córki krowy. Biblioteka ma również zaszczyt zaprosić Państwa do dyskusyjnego klubu książki. 14 września o godzinie 12 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie można dyskutować o książce zatytułowanej Wiek to nie wyrok. Gwiazdą tego miesiąca będzie nasz lokalny młody pisarz Maciej Kazimierczak, autor zbioru opowiadań Zwierzyna oraz jego najnowszej powieści zatytułowanej Polowanie na kaczki. 22 września w Bibliotece Kutnowskiej odbędzie się spotkanie z autorem z Kutna, z Maciejem Kazimierczakiem, który debiutował i pierwsze spotkanie
chyba autorskie właśnie też miał tutaj w bibliotece w Kutnie. Zapraszam serdecznie. Myślę, że trzeba wspierać lokalnych twórców jak najbardziej. Nie zapomniano także o najmłodszych mieszkańcach Kutna. Zaczynamy też we wrześniu zajęciami dla najmłodszych. To będą bajkowe i muzyczne szkraby pod kierunkiem Agnieszki Sroki-Świstak, czyli trochę literatury, trochę muzyki, trochę tańca. Wszystko dla dzieci najmłodszych. Zapraszamy dzieci i rodziców oczywiście, opiekujących się dziećmi. Myślę, że jak zwykle będzie ciekawie, miło i sympatycznie. Od 1 września można składać w ZUS-ie wniosek o przejście na emeryturę w wieku 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. 7 września w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Gminy w Żychlinie, a także 12 września w godzinach od 9 do 14 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach pracownicy ZUS będą przyjmowali wnioski o emerytury oraz udzielali informacji na temat uzyskania prawa do emerytury. Należy jednak pamiętać, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę, trzeba skompletować dokumenty, które poświadczą okresy zatrudnienia, zarówno składkowe, jak i nieskładkowe i wysokość zarobków. Jeżeli chodzi o dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, to zależy to, czy ubezpieczony będzie się starał o samo prawo do emerytury, czy także o prawo do emerytury i o wypłatę tego świadczenia. Jeżeli chcemy jedynie ustalić prawo do emerytury od obniżonego wieku emerytalnego, to z kolei, jeżeli mamy wyliczony kapitał początkowy, wystarczy złożenie samego wniosku bez żadnych dodatkowych dokumentów. Natomiast jeżeli chcemy mieć prawo do emerytury i wypłatę i nie mamy ustalonego kapitału początkowego, wówczas musimy złożyć oprócz wniosku dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia sprzed 1999 roku oraz dokumenty potwierdzające wynagrodzenie z tego czasu, a także musimy rozwiązać stosunek pracy i przedstawić świadectwo pracy, które będzie potwierdzało ten fakt. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a na nowe wiadomości dnia zapraszam już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia. W nocy przelotne opady, temperatura 12 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 993 hektopaskale. W dzień częściowo słonecznie z przelotnymi opadami, temperatura 16 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura 10 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali.